staramy się też no, jakoś tak nadążać, czy zastanawiać się o tym, co będzie w momencie emisji tego odcinka, jakie wydarzenie temu będzie towarzyszyć. Nie możemy być aż tak aktualni, jak byśmy chcieli, bo cykl produkcyjny na to nie pozwala, więc muszę pewne rzeczy antycypować. Zastanawiać się, czy to, co teraz nagramy za parę tygodni, nie będzie już nieczytelne, nieaktualne. Ciekawą i sympatyczną postacią jest pan prezydent, który pojawia się naprawdę w każdym odcinku. Jest trochę biedny, tak, bo nie może się tam dostać do środka, a chciałby, sam jestem ciekaw, co by się stało, gdyby tam przed, co by powiedział. Myślę, że jeśli komuś dodajemy sympatię, to chyba przede wszystkim jemu, bo znalazł się w takiej sytuacji no, niekomfortowej, kiedy przytłaczają go wielkie postaci, czy postaci o zdecydowanych charakterach, z zapleczem politycznym, natomiast on jest tak trochę biedny sam. Rozszerzymy paletę postaci, pojawią się tam ludzie z opozycji, bo taki zarzut, czy taka sugestia się pojawia coraz częściej. Myślę, że to dobrze zrównoważy ciężar odcinka, który będzie wcześniej, a którego Państwu treści nie zdradzę jeszcze. Lubi Pan swoją postać? O, teraz znowu zacznie się, czy ocieplam tego prezesa, czy nie. Ja w ogóle generalnie lubię ludzi, zwłaszcza tych, którzy nikogo nie zabili, ani jakoś nie okradli, przynajmniej jeśli chodzi o duże sumy, więc rzeczywiście niektóre są postaci tam potraktowane lepiej, niektóre gorzej, ale wszystkie, myślę, są jakoś tam sympatyczne i myślę, że być może też na tym polega sukces tego serialu, że ten wektor jest jakoś dodatny cały czas. Nie ma tam pogardu, przemysłu pogardy, tak, nienawiści jakieś, tylko takie chrześcijańskie dobro.